Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Łukasz Zboralski, ekspert tematyki BRD, czyli bezpieczeństwo ruchu drogowego, szef portalu brd24.pl. Będziemy rozmawiać o pieszych w Polsce, ale też za granicą. Pierwsze pytanie, jaki jest największy mit związany z pieszymi w okolicach pasów drogowych czy na pasach drogowych, który w Polsce w świadomości naszych obywateli pokutuje? To rozróżnimy tutaj dwie takie sprawy. Mitem jest przekonanie, że ktoś usiłuje od lat zresztą w Polsce dać pieszym jakieś większe pierwszeństwo, czy szersze pierwszeństwo. Bo no i wtedy trudno się rozmawia na dyskursie publicznym, gdyż o nic takiego w ogóle nie chodzi. Chodzi bardziej o to, żeby kierowcy mieli w prawie wyrażoną, obowiązującym prawie, bo dzisiaj jest to wyrażone zaledwie w rozporządzeniu ministra, który nie może rozszerzać ustawy w tym zakresie, a więc jest martwe, żeby kierowcy mieli jasno wyrażone swoje obowiązki i wiedzieli, że uwaga i bezpieczne zachowanie w obrębie przejść dla pieszych rozkłada się porówno, że tutaj nikt nie ma bardziej uważać. Tymczasem, i to jest ten drugi mit, o którym chcę powiedzieć, polskie prawo i wykształciło takie poczucie w kierowcach, przez to, że było źle skonstruowane, chociaż jednocześnie no, sygnowaliśmy jako kraj konwencję wiedeńską, więc ona też u nas obowiązuje. I jak wskazywał już dawno temu Rzecznik Praw Obywatelskich, jest nadrzędna nad polskim prawem, więc w zasadzie inaczej powinniśmy rozwiązywać te wszystkie kwestie już od dawna. Ale źle zapisane polskie prawo, źle zapisana ustawa prawo o ruchu drogowym w tym zakresie wykształciła niesłuszne poczucie w kierowcach od dekad, że pieszy powinien uważać bardziej, ponieważ on więcej może stracić, szybciej straci zdrowie, życie, więc on powinien uważać bardziej. I to jest wbrew konwencji wiedeńskiej, wbrew takiemu dobremu myśleniu o bezpieczeństwie na drodze, że tu wszystko zależy od wszystkich, że to jest gra zespołowa, że w tak newralgicznym miejscu jak przejście dla pieszych wszyscy mamy jakieś obowiązki i musimy nawzajem na siebie uważać. No ale prawo w tym zakresie miało się zmienić 1 lipca, czyli coś drgnęło tutaj. Z czego to wynika? No i co się faktycznie wydarzyło 1 lipca? To może od tyłu. Nie wydarzyło się nic 1 lipca i akurat w Polsce mogłoby nas to trochę nie dziwić, jednak w tym przypadku dziwi mocno, dlatego że po raz pierwszy zapowiedź zmian pojawiła się nawet w exposé premiera, było to na tak wysokim szczeblu odnotowane, sprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jako priorytet rządu zapowiedziane, a zwłaszcza sprawa pieszych, że to, że nie zadziało się nic, a miało się zadziać 1 lipca, musi budzić nasze zdumienie. Dlaczego? Co miało się zmienić? No więc miała się zmienić właśnie ustawa prawo o ruchu drogowym i to lepiej niż jako pierwsza w Polsce na takim poziomie politycznym proponowała posłanka Beata Bublewicz wówczas z Platformy Obywatelskiej, ponieważ wówczas jeszcze trochę nieświadomie kombinowano z przepisami wokół tego, jak rozszerzyć pewne pierwszeństwo pieszych, co było błędem i przełożyło się później na ten właśnie mit naszej publicznej debaty. Tym razem Ministerstwo Infrastruktury nagle się odblokowało, kiedy premier powiedział, że coś trzeba zrobić, bo wcześniej uważało, że nic nie trzeba zrobić, przygotowało dobrą nowelizację prawa, która dodała tylko obowiązek kierowców wyrażony wprost w prawie ruchu drogowym, że mają zwolnić przed przejściem dla pieszych, kiedy widzą taki znak, żeby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się na przejściu, czyli to, co do tej pory mają robić też, oraz na niewkraczających, czyli po prostu mają uważać na tych ludzi, którzy dopiero zamierzają przechodzić i zaczynają przechodzić. Czy odpowiedziałem na pytanie pełnie?
Tak. A z czego wynika, że w ogóle taka zmiana pojawiła się w exposé premiera? No bo to faktycznie, jak pan podkreślił, duża zmiana w kontekście ostatnich kilku dekad. Z jednej strony pojawiła się dlatego, że cały czas na nieszczęście polska polityka, mimo różnych rządów, prowadzona jest w sposób niewiarygodnie amatorski w tej sprawie, czyli reagują politycy dopiero na głośne wypadki. No i nie inaczej było tym razem, niestety. Tak naprawdę, ponieważ trochę się nam udało w mediach, wydaje mi się, od paru lat prowadzić inaczej rozmowy na ten temat, czyli trochę kształcić społeczeństwo też, że to jest ważna sfera, już nie tylko pieszych, mówię w ogóle o bezpieczeństwie, że trochę powinniśmy inaczej jeździć, że jednak łamanie przepisów nie jest czymś, czym można się pochwalić na przyjęciu rodzinnym bądź w pracy. Trochę się tam udało zmieniać. Udało się też trochę wyartykułować tę rzecz ruchom społecznym, które zaczęły powstawać i być silne, takim ruchom miejskim. To była taka druga noga do tej presji społecznej, żeby w końcu coś z tym zrobić, ale mimo wszystko jednak nadal nie mamy w kraju takiego dobrego rządowego planu, bo nie mamy po prostu instytucji na szczeblu krajowym, która by się tym zajmowała kompetentnie i umocowanej ustawowo tak, żeby mogła nakazywać całościowy jakiś plan działań wszystkim ministerstwom i agendom rządowym. Dlatego działamy od wypadku do wypadku i tym razem był bardzo głośny wypadek ubiegłoroczny na ulicy Sokratesa w Warszawie, gdzie kierowca z dużą prędkością zabił ludzi przechodzących przez jezdnię. No i to był taki moment krytyczny, gdzie się nałożyła ta społeczna presja razem z głośnym medialnym wypadkiem. I tutaj pan premier Mateusz Morawiecki postanowił już nie uciekać od problemu. No i widząc niedziałające w tym zakresie od początku właściwie rządów PiS, Ministerstwo Infrastruktury, które ma to w swoich kompetencjach, w swoich strukturach, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, widząc może już kompletnie obraz, że od 2016 roku w bezpieczeństwie ruchu drogowego notowaliśmy stagnację, naprawdę nic się nie poprawiało, a wcześniej tak, no to postanowił zareagować na szczeblu rządowym, postawić tutaj kropkę nad i, powiedzieć, że tak ma być. No i wydawało nam się prawie, że to wszystko się udało. Mhm. A czy są jakieś badania, które pokazują faktycznie jak jest, a nie jakie są wyobrażenia, czy założenia, czy przyzwyczajenia nasze? No są badania. To może nie wspomniałem, kiedy pan pytał o mity, ale jeszcze jeden takim mitycznym przekonaniem. Chociaż nie do końca wiem, czy to jest mityczne przekonanie, czy tylko taka przekora i próba uzasadnienia własnych niedobrych działań wśród kierowców. Ciągle słyszymy o świętych krowach, o pieszych, którzy notorycznie wchodzą przed samochody, o tym, że ja już znam milion przypadków z internetowych opowieści pojawiających się nagle przy przejściu dla pieszych dwóch staruszek, które w ogóle nie przechodzą, a będą wszystko blokować, bo one tam rozmawiają. W każdym mieście są staruszki i one bez przerwy tam stoją. Znowu odpłynąłem w dygresję za bardzo. Uciekliwam. Mm-hmm. A te badania? Badania? Jakie są badania? Więc badania, które w Polsce, tu akurat bardzo dobre działanie Ministerstwa Infrastruktury, jedno z niewielu, natomiast nie takie, które daje nam coś w życiu, tylko daje nam wiedzę, niestety jedynie, ale bardzo dobre działanie, czyli zlecenie badania. Po raz pierwszy twardo na papierze pokazał, co tak naprawdę dzieje się przy przejściach dla pieszych. No, okazało się, że tych mitycznych pieszych, którzy wkraczają na przejścia komórkowym i patrzą w niego, jest tam chyba około 1% z wszystkich mierzonych tak średnio. Ludzi ze słuchawkami na uszach też mniej więcej tylu, tam 3% chyba. Ale za to odnotowano to, czego my się zajmując tymi rzeczami domyślamy, bo widzimy to też z innych deklaracji i badań, że kierowcy przekraczają prędkość, bo przekraczają ją notorycznie i wszędzie, nie inaczej jest w obszarze zabudowanym i nie inaczej jest przy przejściach dla pieszych, ponieważ tam ponad 90% kierowców jedzie za szybko. I to my z badań wiemy dzisiaj dobrze, co jest naszym problemem w ogóle w miastach i co jest naszym problemem przed przejściami dla pieszych. Brakuje nam tylko takiego badania jeszcze moim zdaniem dotyczącego samej infrastruktury przejść dla pieszych, czyli my wiemy, co zawodzi w ludziach, że głównie zawodzą kierowcy,
że jeżdżą za szybko i nieostrożnie, że nie wiedzą, jak jechać. Wiemy, że piesi zachowują się przyzwoiciej, niż nam się to wydaje, ale nie wiemy za wiele o tym, ile mamy tak naprawdę w Polsce przejść dla pieszych, które są przez co najmniej 4 pasy ruchu, bez sygnalizacji świetlnych, tam gdzie nie ma żadnych spowalniaczy, tam gdzie infrastruktura po prostu nie zabezpiecza tych pieszych, jeśli nie ma sygnalizacji. Tego jeszcze nie wiemy i myślę, że to na takie badanie jeszcze bym liczył. Trwa taki, co prawda, audyt przejść dla pieszych, ale on jest wykonywany tylko przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, więc obejmie tylko odcinki dróg krajowych. Natomiast no, mamy więcej tych przejść dla pieszych także na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich. A gdzie za granicą piesi są prawidłowo chronieni? Gdzie za granicą i w prawie właśnie są przepisy, o których pan tutaj mówi? No wszędzie prawie. To znaczy w Unii Europejskiej można by mówić, że na pewno na zachód od nas. I zresztą Ministerstwo Infrastruktury jeszcze za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL przygotowało takie zestawienie, czyli my się z tym tematem, chodzimy z nim w garści już ładnych kilka lat. Dosyć dokładną analizę zamówiono wówczas europejskiego prawa. Z niej wynika, że no, w większości krajach Europy Zachodniej, a tam przy okazji sytuacja z wypadkami z pieszymi też statystycznie jest dużo lepsza, są jasne właśnie wskazówki dla kierowców i obie strony tam muszą zachowywać się odpowiedzialnie i dobrze, czyli takie prawo, do jakiego dążymy obecną nowelizacją w Polsce, jest na zachód od nas czymś powszechnym i zrozumiałym, ale nie tylko na zachód. Okazuje się, że myśmy już przespali dużo więcej, czyli zaczynają nas przeganiać kraje z drugiej strony, bo Litwa zmieniła u siebie też zapisy prawa w tym dokładnie zakresie. Też miała ogromny problem z odsetkiem zabitych pieszych i to mówię o odsetku wśród wszystkich ofiar wypadków drogowych, bo w Polsce na przykład sięga to 30% wśród wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, a czasami były lata, że przekraczało 30%, co jest na tle Unii Europejskiej bardzo wysokim odsetkiem, jeśli chodzi o ginących pieszych w całej masie ofiar. No i Litwini zmienili swoje prawo. Na tyle to był świeży przykład dla nas i na tyle też dobry do dyskusji w Polsce, że my w portalu BR24.pl sięgnęliśmy po te dane, poprosiliśmy Litwinów, ponieważ mieli krótki czas przed wprowadzeniem tych przepisów i krótki czas po wprowadzeniu tych przepisów, rok później czy pół roku później, mogli już coś powiedzieć o tym, jak to wpłynęło. Sięgnęliśmy też po to, dlatego że jest to dosyć bliskie mentalnie nam, bo się często też pojawia w dyskursie publicznym w Polsce, że no nie możemy przekładać wszystkich rzeczy jeden do jeden z zachodu, bo przecież mamy inne uwarunkowania kulturowe i tak dalej. No to Litwa, myślę, tak daleko od nas nie odbiega jednak. Jak ktoś by mówił, że Niemcy czy tam bardziej zdyscyplinowane kraje rozwinięte i okazało się, że oni odnotowali sukces i prześledziliśmy głębiej te statystyki i wynikało z nich, że ta redukcja wypadków z pieszymi czy ofiar śmiertelnych wśród pieszych zabijanych na przejściach na Litwie sięgnęła 50%. Z zaznaczeniem oczywiście, że jest to bardzo mały kraj w porównaniu do nas, no i ta próba w liczbach bezwzględnych była niewielka, natomiast na pewno nie zauważono tam żadnych problemów wyrażanych przez ludzi, którzy próbują to zablokować w Polsce, albo tego nie rozumiejąc, albo dokładnie rozumiejąc i populistycznie głosząc takie hasła. Na pewno nie nastąpił wzrost wypadków z pieszymi i nie zwiększyła się liczba ofiar. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A z czego wynika taki opór w Ministerstwie Infrastruktury w tym temacie? No, dwa powody. Po pierwsze, jak już wspominałem, instytucja, która jest tam umocowana, jest tylko komórką ministerstwa. I teraz minister infrastruktury z urzędu jest szefem Krajowej Rady Bezpieczeństwa blokowanej u niego w urzędzie i on nie może niczego nakazać swojemu koledze z MSWiA. Czyli jeśli całościowo, kompleksowo chciałby patrzeć na bezpieczeństwo i mamy takie papierowe plany tworzone od lat na poziomie centralnym, to wiemy, że powinniśmy zrobić to, tamto i na przykład zrewaloryzować strukturę kar grzywien. Czyli na przykład najwyższy poziom kary w Polsce za prędkość to 500 zł i w relacji do średnich zarobków na tle Unii Europejskiej jest to bardzo niska kara dzisiaj. Od 20 lat nie zmieniano. I teraz
ten minister infrastruktury nie może sobie takiej rzeczy zmienić, bo to są kompetencje z kolei szefa MSWiA. Jeśli nie weźmie tego do ręki premier, nie powie, to trzeba zrobić, a premier jest człowiekiem, który odpowiada za wszystkie ministerstwa i nie będzie nie za poszczególne sprawy w ministerstwach, no to bardzo trudno jest taką politykę prowadzić, nawet gdyby minister infrastruktury chciał ją dobrze prowadzić. Natomiast no, jest jeszcze drugi problem, to jest problem polityczny. W tych urzędach i w ministerstwach są ludzie kompetentni. Tak jak mówiłem, jak wspomnieliśmy o badaniach pieszych, oni zamawiają badania, dokładnie mają rozeznaną sytuację, wiedzą, co trzeba zrobić, bo myśmy się na ten zachód napatrzyli już i na sprawdzone rzeczy. Mamy luksusową sytuację, bo wiemy, jakich błędów nie popełniać, a co zadziałało, co nie zadziałało. Tylko jest jeszcze problem sfery mentalnej i wyborczej. Zawsze przy okazji wyborów w Polsce, to może pan prześledzić sobie statystyki. Jedynie ostatnie wybory parlamentarne były trochę inne, ale poprzednie wszystkie co 4 lata mieliśmy tuż po wyborach wzrost wypadków na drogach, dlatego że podejmowano populistyczne decyzje, z którymi kierowcy się zgadzali, chociaż sami przez nie giną. To jest takie dziwne w Polsce, że ludzie głosują bardziej za tym, co ich uśmierca, ponieważ nikim tego dobrze nie wyjaśnia. No i to jest nasz polski problem, że jak ognia boją się politycy mówić o rzeczach, które powinniśmy poprawić, bo to w pewien sposób dotyka zmiany zachowania ludzi. Nie potrafią tego zrobić w ten sposób, żeby przedstawić sytuację, naświetlić ją, uzyskać społeczne poparcie i dopiero potem zaproponować zmianę, która będzie poparta. To nie jest tak duży problem i pokazało to na przykład wprowadzenie swego czasu zarządów Platformy i PSL-u w takiej sieci pierwszej naszej automatycznej fotoradarów centralnej. Okazało się, że dobrą kampanią można przygotować ludzi do tego, pokazać. Zresztą do dzisiaj ludzie z małych i średnich miejscowości i większych też wysyłają do Canardu i GIDD prośby o instalację fotoradaru, bo dobrze wiedzą, że to ich w jakiś sposób zabezpiecza przed ludźmi, którzy mogą odebrać im życie i zdrowie na drodze. Myśmy to w kraju przygotowali. Fotoradary przestały być postrzegane dzięki temu także przez dziennikarzy jako maszynki do zarabiania pieniędzy, bo przez lata się o tym w ten sposób mówiło i pisało. Zrozumieliśmy, że to takie jedno urządzenie w miejscu, gdzie dochodzi do wypadków, których przyczyną jest głównie prędkość, potrafi zredukować liczbę tych wypadków śmiertelnych o połowę, bardzo dużo. I ta sieć została wprowadzona z poparciem społecznym. Oczywiście to wszystko znowu rozmontowaliśmy przy okazji innych wyborów, kiedy populistycznie odebraliśmy samorządom prawa do fotoradarów wszelkiego typu, także stacjonarnych, i ludzie znowu zrozumieli, jednak te fotoradary to nie były po to, żeby było bezpieczniej, po prostu samorządy na nich zarabiały, bo politycy tak mówili i to wszystko pogrzebaliśmy. Dużo mamy do zrobienia z mentalnością polityków, a dopiero oni mogą wpływać na mentalność ludzi, na ich edukację, tłumacząc im, po co coś będziemy robić, uzyskając poparcie dla dobrych działań dla samych ludzi przecież. A czy są jakieś badania, które mówią o poparciu właśnie społecznym dla tego typu zmiany w Polsce? W ogóle dla zmian poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego? No, znamy, ja powiem tak, ja wiem o tym, że w Ministerstwie Infrastruktury w szufladach w różnych badaniach robiono przy okazji też ankietowe sondaże i ci sami urzędnicy, którzy boją się podejmować decyzje, mają w swoich szufladach dane, które mówią o tym, że na przykład ludzie w Polsce gotowi są zaakceptować i przyjęliby to z sympatią wyższe kary dla piratów drogowych. No to jest poparcie społeczne i na to dowody, jest to zbadane. Tego się nie ujawnia. Nie wiem dlaczego. Więc myślę, że poziom akceptacji dla działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego w polskim społeczeństwie stale rośnie. My to jeszcze oczywiście mało badamy, natomiast ciągnąc politykę w sposób od wypadku do wypadku, powodujemy, że z jednej strony to zachowania społeczne są rozchwiane, czyli po pierwsze, jak się coś nowego proponuje, żeby poprawić na drogach, no to ludzie się denerwują i krzyczą, że po co, że to będzie tylko wyzysk, mandaty, policja będzie po prostu mogła sobie więcej zarobić. A z drugiej strony, kiedy dochodzi do drastycznych wypadków, ci sami ludzie krzyczą w internecie, w komentarzach, że trzeba natychmiast rozstrzelać. Moim zdaniem, dzięki też ruchom miejskim, większej świadomości temu, że się w ogóle wzbogaciliśmy jako kraj przecież przez te dekady, doszliśmy do takiego lepszego poziomu życia i ludzie zaczynają to życie bardziej cenić, patrzeć na nie nie tylko przez pryzmat harowania po ileś godzin, żeby się dorobić, ale też, żeby w końcu
żyć z przyjemnością, żeby móc pójść w mieście na spacer, żeby dzieci mogły pójść na spacer, pojechać rowerem i nie drżeć o ich życie tak bardzo, jak dzisiaj się martwimy. Mhm. Bo z tego, co kojarzę, bo też sam jakoś w tym uczestniczę, jest Federacja Piesza Polska, która walczy o tą zmianę. Co się teraz Pana zdaniem powinno zadziać, żeby ta ustawa, ta zmiana została wprowadzona? Czy ta ustawa, żeby ona wyszła z tej rządowej zamrażarki, w której tkwi, no, od jakiegoś czasu. Od grudnia 2019 roku. Dokładnie. Tak. Ciebie nie, bo nowelizacja była w grudniu, a to gdzieś tam zostało pewnie w nowym roku już wysłane do rządu. Co by musiało się stać? Nie chciałbym być wielkim pesymistą, bo tak jak powiedziałem wcześniej, presja społeczna ma sens. Czyli to, że ruchy miejskie wcześniej właśnie też zrzeszone w Federacji Piesza Polska protestowały na przykład przed ministerstwem, media to transmitowały. Myślę, że one z powrotem powinny podjąć takie działania, bo staje się to już dość niebezpiecznie długo odkładane. Mimo pandemii jednak i mimo pewnych problemów politycznych związanych z wyborami. Pamiętajmy, że za chwilę będą też wakacje parlamentarne. Już mamy przegapiony okres wakacyjny, jeśli chodzi o zmianę przepisów, w którym najwięcej ludzi ginie w Polsce na drogach. Te dwa miesiące są najtrudniejsze. Za chwilę będzie jesień, gdzie zaczyna się najtrudniejszy okres dla pieszych. Z kolei jesienią i zimą ginie najwięcej pieszych ze względu na to, że skraca się dzień, jest szybciej ciemno, są trudniejsze warunki, trudniej zauważyć pieszych. Więc myślę, że to jest najwyższy czas, żeby też społeczna presja wróciła znowu do takiego poziomu, jak tuż przed tym, kiedy premier podjął ten temat na szczeblu takim najwyższym. A z drugiej strony, jako dziennikarz piszący o tym od prawie dekady, wiem, że też nie wszystko zależy od nas i jeśli nie będzie tutaj pewnej konsekwencji politycznej, po prostu krótko mówiąc, jeśli premier nie będzie chciał tego zrobić, jeśli ktoś będzie mu szeptał do ucha z otoczenia Zjednoczonej Prawicy, że to im ujmie wyborców, że to będzie źle postrzegane, to po prostu nic się nie zadzieje. Mam tylko taką wielką nadzieję w tym, że bardzo trudno politycznie też już będzie wycofać się ze słów, które padły w exposé, że jednak to jest trochę cięższa waga, że złamanie takich obietnic i odwrócenie polityki zapowiadanej własnego rządu byłoby chyba zbyt wielkim zakrętem. Dlatego ja mam nadzieję, że jednak to ruszy, chociaż mocno spóźnione. No dobrze, a co pan odpowie na takie głosy, które wskazują, że zmiana w prawie nie załatwi tego tematu, że to co z tego, że prawo zostanie zmienione, jak ludzie i tak będą robić to, co robią i do czego się przyzwyczaili? Mhm. No to odpowiedź populistyczna jest taka, znieśmy w ogóle prawo drogowe, no po co, skoro ludzie i tak robią, co chcą. Znieśmy ograniczenia prędkości, skoro są łamane. A odpowiedź na poziomie. To nie jest tak, że to nic nie daje. Oczywiście ja wiem i każdy, kto zajmuje się tym tematem głębiej, też wie, że najwięcej daje nam zmiana infrastrukturalna. Jeśli zlikwidujemy niebezpieczne przejścia albo przebudujemy je tak, że tam kierowca nie da rady wyprzedzać innego kierowcy, który się zatrzymuje i przepuszcza pieszych, to jest to gwarancją sukcesu, bo on po prostu tego fizycznie nie zrobi albo nie rozpędzi się przez progi zwalniające. Ale też wiemy, że przebudowa infrastruktury takiej w skali kraju zajmie nam bardzo, bardzo długo. Oczywiście uważam, że razem z propozycjami zmiany przepisów od razu powinny wyjść z rządu też pewne wskazówki infrastrukturalne, czyli na przykład to, że nie wolno już budować pewnych niebezpiecznych przejść i że wszyscy od Generalnej Dyrekcji Dróg Gminnych i Powiatowych Zarządów Dróg mają pewien czas wyznaczony kilkuletni na przebudowę takich miejsc, po prostu nie mogą ich tworzyć i mają je zlikwidować. To jest bardzo ważne zadanie. Natomiast to nie jest też tak, że kiedy nie przebudujemy infrastruktury, to nie możemy czymś pomóc prawem. No na Boga, jeśli
jeśli mamy gorszą infrastrukturę, to znaczy, że powinniśmy kierowcom nakazywać zachować się ostrożniej czy mniej ostrożniej. Uważam, że ostrożniej. Fakt, sam przepis, jeśli będzie ignorowany, to będzie martwy. Natomiast sama dyskusja w ogóle o tym przepisie wniosła już moim zdaniem bardzo wiele. Ja obserwuję prywatnie, to nie jest badanie niestety, ale mam też głosy wielu innych ludzi, że częściej ludzie obserwują okolice przejść dla pieszych i ustępują pieszym, że to lepiej zaczyna działać. Czyli sama dyskusja już wiele wniosła o prawie do naszej świadomości. No i też kolejny element musi dołożyć tutaj nadzór. No to jest kilka elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, które grają razem. Infrastruktura, ratownictwo, edukacja, nadzór. Jeśli wprowadzimy przepis i policja zabierze się za nadzorowanie tego przepisu, a narzędzie do tego mamy aż nadto, to nie musi stać patrol przy przejściu dla pieszych. Możemy wykorzystywać kamery, drony i różne inne cuda. To wszystko może dziać się automatycznie. To my bardzo szybko, po pierwsze, część osób już wyedukowaliśmy, a drugą część osób, która nie chce poddać się edukacji, rozumie to, ale nie chce się stosować, będziemy nadzorować i będziemy wykluczać. Wracając jeszcze do początku, rozumiem, że pana podejście jest takie, że odpowiedzialność powinni brać na siebie wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, że nie powinno być świętych krów zarówno wśród kierowców, jak i pieszych czy rowerzystów. I że to jest nasza jakby wspólna sprawa, żeby o to bezpieczeństwo dbać. Czy dobrze zrozumiałem? Tak, no tu się nie da inaczej. Jeśli my wszyscy na siebie nie będziemy uważać, no to tego się nie uda załatwić. To jest najważniejsze, to jest kluczowe. Moim zdaniem zrozumienie tego jest kluczowe już na takim poziomie ogólnoludzkiej empatii, że naprawdę od nas wszystkich wszystko tam zależy. Ale ja jeszcze myślę o tym szerzej. To nie tylko wszyscy uczestnicy ruchu za to odpowiadają. Za to wszystko odpowiadają także władze, tu już omówiliśmy ten temat, ale również bezpośrednio zarządcy dróg. To nie jest tak tylko, że kierowcy owszem odpowiadają za swoje czyny, ale to są tylko ludzie. I nie uważam, że zwykle tylko i wyłącznie ludzie doprowadzają do wypadków, dlatego że z pełną świadomością łamią prawo. Czasami są to po prostu ludzkie błędy, też niezawinione. No i są miejsca takie, które potem nazywamy w mediach na przykład zakrętami idiotów, na których dochodzi do mnóstwa wypadków w tym samym miejscu. I zarządcom dróg w Polsce nikt nie potrafi nakazać zmiany takich miejsc. Ministerstwo Sprawiedliwości zablokowało kiedyś możliwość karania zarządcy drogi za to, że przyczynia się do wypadków drogowych, a są takie sytuacje, kiedy zarządca drogi nie reaguje, kiedy widać błędy w infrastrukturze, zresztą ich jest w Polsce dość dużo też, więc ta odpowiedzialność jest szersza. Także odpowiadają za to wszystko ludzie, którzy projektują drogi, nadzorują je, remontują itd. To na koniec, o co by pan apelował do pieszych i do kierowców? Bądźcie ludźmi. Znaczy, musicie zacząć to w ogóle w domu u siebie. W samym sobie, bo moim zdaniem tego nie da się odnieść tak tylko bezpośrednio na drogę. Jeśli my nie będziemy po prostu dla siebie wszyscy razem jakoś taki ludzcy w każdej sytuacji życiowej, to nie będzie tak, że my wyjedziemy na drogę i tam tylko będziemy dla siebie dobrze. No przecież jeśli miałem takie kiedyś przemyślenia podążając na święta do domu i stając na stacji benzynowej po drodze na autostradzie, gdzie stała jedna kolejka, oczywiście dwie kasy i zaraz znajdowali się ludzie, którzy tutaj nie zauważali kolejki i podchodzili obok, bo oni chcą szybciej i tak dalej. Przecież jeśli ktoś nie uważa na mnie w kolejce i uważa, że jestem frajerem, który nie próbuje się wepchnąć i załatwić czegoś szybciej, to przecież on tak samo będzie postępował na drodze ze mną. Jego moje życie i zdrowie i czas nie będzie obchodziło. I tego doświadczamy właściwie w Warszawie co piątek, kiedy były wyjazdy do domów. Wystarczy jeden głupiec, żeby pół miasta dwie godziny później wyjeżdżało na weekend. To wszystko sprowadza się tak naprawdę do wychowania. Czyli rodzice muszą podjąć ten trud, żeby wychowywać swoje dzieci tak, żeby myślały też empatycznie o innych ludziach. Też młodych przyszłych kierowców. No, od tych, którzy już są ukształtowani i dorośli, musimy tego wymagać i nadzorować ich. I mój apel jest taki, bądźcie
za kierownicą i nie tylko po prostu, trochę milsi dla innych ludzi. Wiecie, jakie to jest przyjemne, jak się zatrzymuje, a starsza pani, która przechodzi, kreśli w powietrzu takie serduszko, że dziękuję za to, że ktoś ją przepuścił, a się jej odmacha. Po prostu te sekundy utracone z podróży są nieistotne. Jak dobre jest to, że możemy wszyscy to bezpiecznie załatwić i jeszcze dać sobie odrobinę przyjemności, takiego poczucia, że jesteśmy razem. Super. Bardzo panu dziękuję. Dzisiejszym gościem audycji Czy masz świadomość był Łukasz Zboralski, ekspert tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, szef portalu brd24.pl. Dziękuję panu. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!